Filmy opowiadają zawsze o rzeczach, których nie widać gołym okiem. Na tym polega ich magia. Jako twórcy fotografujemy kamerą różne sytuacje i jeśli mamy szczęście, gdzieś w wyobraźni widza powstaje obraz ukrytego sensu, o którym chcieliśmy opowiedzieć. Często, żeby opowiedzieć o ludzkiej godności, musimy to zrobić poprzez poddanie naszych bohaterów próbom. Tak było w legendarnym debiucie Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie, gdzie bohaterka Tonia musi znaleźć w sobie siłę, żeby przeciwstawić się stalinowskiemu aparatowi ucisku. Na zasadzie kontrapunktu autor Przesłuchania zdecydował się opowiedzieć o tym, jak bohaterka w zaszurzonym stalinowskim więzieniu nie daje się złamać dzięki poczuciu własnej wartości. Ale zanim przejdziemy do omówienia filmu, porozmawiamy o początku okresu stalinowskiego w Polsce, po zakończeniu II wojny światowej. Później porozmawiamy o wątku melodramatycznym i jaką rolę on odgrywa w filmie Bugajskiego. Następnie przeanalizujemy wspólnie jedną ze scen Przesłuchania, gdzie wytłumaczę Ci osie akcji, które podpowiedzą Ci, gdzie postawić kamerę i jak filmować aktora w scenie. Witaj w polskim kinie historycznym. Jeśli interesujesz się tym, jak robić filmy, to jesteś we właściwym miejscu. Nazywam się Piotr Złotorowicz, jestem reżyserem filmowym i scenarzystą i postaram Ci się przybliżyć prawdę o tym, jak robi się kino na przykładzie polskich filmów historycznych. W dzisiejszym wykładzie przenosimy się do roku 1952. Minęło już kilka lat od II wojny światowej, ale nie można powiedzieć, że wygrana aliantów z III Rzeszą była dla Polski stuprocentowym zwycięstwem. Po wojnie nasz kraj znalazł się w sowieckiej strefie wpływów. Teoretycznie mieliśmy swoją państwowość, ale w praktyce znajdowaliśmy się pod silnym wpływem stalinowskiej Rosji. Wielu Polakom się to nie podobało. Związek Radziecki dążył do podporządkowania sobie niepokornych obywateli, przez co zbudowany został aparat terroru, który właściwie stał się głównym narzędziem prowadzenia polityki wewnętrznej w naszym kraju. Powstało UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa, który był nową instytucją w Polsce wzorowaną na sowieckiej. Jej celem była likwidacja wszelkich form oporu wobec nowej władzy i kontrola politycznych postaw obywateli. Metody śledcze UB polegały na stosowaniu tortur. Nie będę ich tutaj wymieniał. Chodziło o to, żeby wymusić na przesłuchiwanych zeznania. W takich warunkach ludzie przyznawali się właściwie do wszystkiego. Myślę, że najsmutniejszym aspektem tego procederu było to, że często właśnie bohaterowie Armii Krajowej byli tymi torturowanymi. To musiało być okropne, przeżyć wojnę z nazistami i potem, po wyzwoleniu, być prześladowanym przez nową władzę, czyli przez własnych rodaków. A tak jak mówiłem, to właśnie ci najbardziej zasłużeni w boju byli uważani za wrogów nowej władzy ludowej. Główna bohaterka filmu Przesłuchanie nie jest do końca typem byłego żołnierza AK. Z tego, co mówi w filmie, wiemy, że brała udział w Powstaniu Warszawskim, ale widząc jej życie po wojnie, rozumiemy, że nie jest uwikłana w politykę. Na pewno nie jest też wrogiem władzy ludowej. Tonia jest piosenkarką i aktorką, która stara się cieszyć życiem. Wtedy właśnie zostaje podstępnie aresztowana. I teraz, kiedy myślisz o aresztowaniu, pewnie wyobrażasz sobie policjantów w mundurze, odczytujących ci twoje prawa i tak dalej. W tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. Urząd Bezpieczeństwa starał się aresztować ludzi podstępem, tak żeby te aresztowania były niewidoczne dla potencjalnych świadków. Zwykły obywatel miał być nieświadomy działania aparatu państwa. Poza tym aresztowani często byli niewinni i fakt ich aresztowania mógł być powodem do awantury. W filmie Bugajskiego Tonia zostaje upita przez dwóch agentów bezpieki, którzy podszywają się pod jej wielbicieli, i kiedy jest pijana, zostaje przewieziona na tak zwany dołek, czyli do aresztu. Tak właśnie w tamtych czasach mogło to wyglądać. Nasza bohaterka z początku nie wie, dlaczego została zatrzymana, ale po kilku przesłuchaniach okazuje się, że śledczy chcą, żeby obciążyła swoim zeznaniem kolegę z jej zespołu artystycznego. Tonia, mimo tortur, nie chce tego zrobić. Silny charakter bohaterki robi wrażenie na jednym ze śledczych, który prowadzi tę sprawę. Śledczy Morawski ma za sobą przeszłość w nazistowskim obozie koncentracyjnym, a teraz jest komunistą z przekonania. Między Morawskim a Tonią zaczyna się rodzić uczucie. Pewnie wiesz,
Jak zazwyczaj w melodramatach wyglądają pierwsze spotkania zakochanych? Długie spojrzenie, świat zatrzymuje się, maślane oczy. A teraz zobacz pierwsze spojrzenie przyszłych kochanków w przesłuchaniu. Wypuścicie mnie? Gdyby to ode mnie zależało, takich jak wystawiałbym pod ścianą i strzelał w tył głowy. Przesłuchanie to nie jest typowy melodramat. Oczywiście bardzo ważnym elementem każdego melodramatu jest przeszkoda stojąca na drodze do miłości. W tym wypadku jest to komunizm, bo Morawski jest ideowcem i postrzega Tonię jako wroga klasowego. Jego uczucie do niej jest powodem dysonansu poznawczego, bo przecież powinien jej nienawidzić za to, że Tonia ośmiela się stawać na drodze Polski Ludowej. Morawski ulega uczuciu. A teraz zobaczmy scenę, kiedy przychodzi się z nią spotkać w Wigilię. Wszystkiego dobrego. Musicie docenić genialne granie pani Krystyny Jandy. Ona jest wybitną aktorką, co widać właśnie w tej scenie. Kiedy przyjrzymy się temu, co zagrała tutaj pani Krystyna, trudno byłoby powiedzieć, że Tonia zakochała się w Morawskim. Myślę, że to, co tu widzimy, to nie jest miłość do mężczyzny, ale zwykła tęsknota za normalnością. I myślę, że to właśnie miała wyrażać ta gałązka, którą wigilijny wieczór przynosi jej Morawski. Ta scena jest także dobrym przykładem operowania kamerą wedle zasad osi akcji czy osi kontaktu. W scenie jak ta, którą widzieliśmy przed chwilą, bardzo ważne jest umiejscowienie kamery tak, żeby widz nie gubił się w przestrzeni. Jeżeli kamera byłaby umiejscowiona względem aktorów w różnych przypadkowych miejscach, widz mógłby nie wiedzieć, czy bohaterowie na siebie patrzą, albo czy są względem siebie blisko, czy daleko. Żeby nie było takich problemów, wymyślono, że kamerę będzie się stawiać po jednej stronie tak zwanej osi akcji. Oś akcji jest umowną linią między obojgiem bohaterów. Jeżeli spojrzymy na bohaterów od góry, to zawsze powinniśmy ich fotografować stawiając kamerę po tej samej stronie osi akcji. To nie jest coś, co wymyślił operator przesłuchania Jacek Petrycki specjalnie do tego filmu. Jest to zasada obowiązująca od wielu lat. Jeżeli przyjrzysz się inscenizacji tej konkretnej sceny z wigilijnej wizyty Morawskiego u Toni, to zauważysz, że ruch aktorów w scenie został wymyślony w taki sposób, że oboje na przemian w
wchodzą i wychodzą z kadru. Teraz przeanalizujemy scenę pod względem osi akcji. Najpierw Tonia wchodzi do pomieszczenia i patrzy przed siebie. Nie wiemy jeszcze, na kogo patrzy. Ponieważ patrzy centralnie, oś nie została jeszcze określona. Następuje cięcie na Morawskiego. Kiedy spogląda na Tonię, widzimy, że patrzy lewo-prawo. Oznacza to, że patrzy od lewej do prawej. Kiedy uwaga bohatera zostaje skupiona z którejś strony kadru, wiemy, że właśnie oś została utworzona i teraz będziemy się trzymać tej strony bohatera z kamerą. Tak też się dzieje. Po cięciu, kiedy patrzymy na Tonię, widzimy, że patrzy na Morawskiego prawo-lewo. Zwracam Ci uwagę, że teraz trzymamy się cały czas jednej strony osi. Nawet jak odsuwamy się od bohaterów, żeby pokazać gest przekazania gałązki, to nadal jesteśmy po tej samej stronie osi. Teraz Morawski robi coś interesującego. Wychodzi z kadru po drugiej stronie osi, zmieniając kierunek. Znajdujemy się teraz po drugiej stronie osi i Tonia patrzy na niego lewo-prawo. A teraz cofnijmy się do początku tego ujęcia. Na początku Tonia patrzyła na niego prawo-lewo. Potem Morawski podszedł do drzwi, ale zdecydował się wrócić. Jeżeli wróciłby w to samo miejsce, z którego przyszedł, to nie byłoby zmiany osi. Ale skoro zdecydował się wyjść z kadru po drugiej stronie i teraz Tonia patrzy na niego lewo-prawo, to oznacza, że strona osi została zmieniona. Teraz po cięciu Morawski będzie patrzył na Tonię prawo-lewo. Wiem, że na pierwszy raz może to brzmieć na skomplikowane, ale jeśli zrobisz kilka scen w myśl tych zasad, to po jakimś czasie przestaniesz o tym myśleć i będziesz stosować się do nich instynktownie. Wracając do sceny. Mamy Morawskiego patrzącego na Tonię prawo-lewo. Teraz wracamy do spojrzenia Toni, oczywiście lewo-prawo. I tym razem to ona zmienia oś, siadając na krześle. Na końcu tego ujęcia Tonia siedzi na krześle i patrzy na Morawskiego prawo-lewo. Za chwilę przebijemy się na Morawskiego. Spróbuj wyobrazić sobie, z której strony zobaczymy Morawskiego. No, w którą stronę będzie patrzył? Jeżeli chcesz zastanowić się trochę dłużej, to zatrzymaj na chwilę nagranie. Jeśli odpowiedziałeś lewo-prawo, to masz rację. Tu do końca sceny nie zmieniamy już kierunku. Nikt nie przekracza osi. Oni po prostu zamieniają się miejscami, a my ciągle patrzymy na tę sytuację, będąc po tej samej stronie osi. Cięcie jest dopiero wtedy, gdy bohaterowie się obejmują i tu również nie ma zmiany kierunku. Osi akcji stosuje się po to, żeby pomóc widzowi odnaleźć się w przestrzeni. We współczesnym kinie stosowanie ich nie jest niezbędne. Współcześni widzowie są bardzo dobrze wytrenowani w odnajdywaniu się w przestrzeni wirtualnej. Jednak osie akcji ciągle są pomocne w scenach ze skomplikowaną choreografią i ogólnie poprawiają komfort oglądania. Dlatego każdy autor zdjęć musi umieć je stosować. Film Bukajskiego jest interesujący także pod wieloma innymi względami. W tym filmie jest mnóstwo przejawów kunsztu reżysera i operatora, ale chciałbym też zwrócić uwagę na scenariusz.
Autor przedstawia w nim, jak nawet niesprawiedliwie uwięzieni ludzie mogli wierzyć, że komunizm w wydaniu stalinowskim jest słuszny. Jedna z osadzonych kobiet mocno wierzy w stalinowską propagandę. Choć nie zrobiła niczego złego, znalazła się w celi, więc wierząc w słuszność systemu, uznaje się za winną szpiegostwa. Tę bohaterkę zagrała sama Agnieszka Holland, bardzo znana reżyserka filmowa, którą możesz znać z filmów W ciemności albo Pokot. Wyreżyserowała też kilka odcinków amerykańskich seriali House of Cards oraz The Wire. Kolejnym interesującym szczegółem związanym z przesłuchaniem było to, że jak tylko film został ukończony w 1982 roku, od razu trafił do cenzorów partii komunistycznej i oczywiście nie został dopuszczony do pokazania w kinach, bo oczerniał komunistyczną władzę. Wtedy takie filmy nazywano pułkownikami, bo trafiały na półkę zamiast do kin. Przez swoją bezkompromisowość w pokazaniu stalinowskiego aparatu represji, ten film został okrzyknięty najbardziej antysystemowym filmem, jaki powstał w Polsce. Przesłuchanie, wyprodukowane przez zespół filmowy X pod kierownictwem Andrzeja Wajdy, przyczyniło się do rozwiązania tego zespołu. Za komuny film krążył w obiegu podziemnym dzięki zabiegom Bugajskiego, który nagrał swoje dzieło na kasetę VHS, co umożliwiło oglądanie filmu na magnetowidach w domowym zaciszu. Za udostępnienie filmu został zmuszony do wyemigrowania do Kanady. Widzowie mogli go zobaczyć dopiero po upadku komunizmu w 1989 roku. Dzisiaj ten film można zobaczyć na VOD, a ja postaram się zawrzeć link do miejsca w sieci, gdzie można go obejrzeć legalnie. Jako twórca zawsze będę Was namawiał do oglądania filmów z legalnych źródeł. Jeżeli podobała Ci się moja analiza, to koniecznie zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. To jest cykl wykładów, który powstaje w ramach stypendium z budżetu ministra kultury. Zapraszam na kolejne odcinki.